modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na stylówki second hand i vintage według wielkich projektantów. I oczywiście będą to kolekcje od couture, kolekcje wielkich projektantów z roku 2022. Wiecie co, w dzisiejszym programie zobaczycie jeszcze dużo stylówek zimowych, z tych zimowych kolekcji. Chciałam zrobić trochę letnich, ale jednak większość ubrań mam nadal zimowych i myślę, że w naszym klimacie jeszcze ze 2 miesiące będzie zimno i spokojnie możemy jeszcze nadal inspirować się tymi zimowymi stylizacjami. W kolejnym programie zobaczycie za to już wiosenne i letnie stylówki. Także zapraszam serdecznie. Moi drodzy, oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać wiadomości o kolejnych filmach. No i proszę Was bardzo o polubienie. A, no i oczywiście na końcu tego filmiku pojawi się wynik rozdania z ostatniego filmu Ekosiatki. Czekajcie na sam koniec. Tymczasem przechodzimy już do projektantów. I dzisiejsi projektanci to będą Dior oraz Armani. Jedni z moich ulubionych projektantów. Jestem bardzo ciekawa, czy lubicie tych projektantów. Całkiem inne kolekcje, zupełnie niepodobne do siebie, w całkiem innym stylu. I wiecie co, nie mogę zdecydować się, która z tych kolekcji bardziej mi się podoba. Oglądałam też kolekcje wiosenno-letnie i szczerze Wam powiem, że na przykład jak chodzi o Diora, to będę miała duży orzech do zgryzienia, bo... twardy chyba się mówi. Orzech do zgryzienia, bo ta kolekcja jest strasznie bezbarwna i jest strasznie nudna kolorystycznie i w ogóle stylowo też jest strasznie jednolita i szczerze mówiąc jestem bardzo, bardzo rozczarowana tą wiosenno-letnią kolekcją, ale tymczasem ta kolekcja zimowa jest całkiem spoko, naprawdę bardzo mi się podoba i popatrzcie tutaj na przebitki Diora z tego pokazu od couture, tam przepiękna scena jest, ten wybieg, catwalk z tymi gobelinami na ścianach, po prostu zachwyciło mnie tak. Patrzyłam się z zapartym tchem na te gobeliny, więcej niż na te stroje, szczerze Wam powiem, bo są tak cudownie utkane, mają przepiękne kolory. No i domyślam się, że ta kolekcja jest inspirowana tym gobelinem i w ogóle tego typu gobelinami. Rzeczywiście jest w kolorystyce tych gobelinów, w przeróżnych ich tonacjach, w połączeniach barw i faktur, także naprawdę... Naprawdę bardzo mi się spodobała. Suknie na przykład, zauważyłam, są tkane. Niektóre elementy tych sukni są tkane właśnie tak jak gobelin i no naprawdę, myślę, że to jest oczywiście celowy zabieg, no bo w końcu to projektanci projektują, żebyśmy się tym inspirowali i są to ręcznie robione, ręcznie tkane rzeczy, więc na pewno jest to idealnie przemyślane, jak chodzi i technikę, i wygląd tych rzeczy. No i naprawdę przepiękne suknie, takie co prawda trochę zbyt transparentne. I wiecie co? Te suknie mi się skojarzyły z moją suknią, którą mam tutaj, a której Wam dzisiaj nie przymierzę. A nie przymierzę jej tylko dlatego, że nie mam do niej odpowiedniego spodu jeszcze, no bo nie jestem na wybiegu i nie będę paradować przed Wami tu w bieliźnie jak te modelki, gdzie wszystko im widać, ale nawet i one mają tam jakąś taką bardziej zakrywającą nieco bieliznę czy spód. No i muszę dobrze przemyśleć to, żeby pokazać Wam już to w wersji takiej zasługującej na naprawdę na oklaski, czyli suknię właśnie trochę taką podobną do tych tam sukni Diora, ale muszę właśnie fajnie zaaranżować spód i w ogóle stylizację tej sukni, także pokazuję Wam, że ona jest w takim trochę stylu właśnie jak te suknie Diora, ale jest jeszcze nie gotowa ta styluwa, więc dzisiaj nie zobaczycie tej sukienki, stylówki z tą sukienką, bo sukienkę Wam pokazuję, że co mi się bardzo skojarzyło, natomiast zobaczymy inne rzeczy. No i popatrzcie tutaj, zacznijmy od kolorystyki szarej. Popatrzcie na przebitki z pokazu. Przepiękne takie jodełkowo szaro-kremowe, szaro-białe, pepitkowe stylówki tam były. Kilka takich różnych tu stylówek Wam pokazuję, bo wiecie, te moje stylizacje to nie będą odtworzenia stylówek w żaden sposób, to będą inspiracje, bo ja myślę, że ta moda haute couture właśnie jest po to, żeby nas inspirować, żebyśmy czerpali z niej elementy, kolorystykę, dużo tych, właśnie jak chodzi o tą kolorystykę, to jest dużo tych stylówek takich tone on tone, bardzo zgranych kolorystycznie, bardzo jednolitych kolorystycznie, bardzo spójnych i tutaj nie ma tych takich color clash, nie ma takich tych mocnych zestawień, które będą też w lecie teraz bardzo modne, tylko właśnie wszystko jest takie przepięknie, przechodzi z jedną w drugie, jest takie stonowane, tak jak mówię. No i na początek najprostsza stylówka, stylówka właśnie w takiej szarej kolorystyce, moje takie spodnie, zobaczcie tutaj,
takie właśnie w taką biało-czarny, taki sól z pieprzem jakby, tweedowe, szersze spodnie, więc jak najbardziej w trendach. I do tego płaszcz, co prawda, moi drodzy, mam nadzieję, że producent się nie oburzy, Hugo Boss płaszcz, ale właśnie jest to taki mięciutki tweed, gruby, w takiej kolorystyce, takiej czarno-białej. To jest taki krótko płaszcz i nawet takie trochę podobne kroje tam bywały na tej kolekcji. Fajnie by wyglądał właśnie do takich bardzo krótkich spodenek też, ale nie mam w takiej kolorystyce, więc tutaj zestawienie ze spodniami, takie bardzo proste zestawienie, ale zrobiłam też drugie zestawienie z takim swetrem z wełny, bardzo fajnym projektanckim swetrem i zobaczcie, jak to wygląda. Sweter ma trochę inny wzór, ale też biało-czarny, dlatego uważam, że fajnie to wygląda zestawione jako sweter do spodni i na to ten płaszcz. Taka stylowa, bardzo luźna, bardzo cieplusieńka, miękka na zimę. Jeszcze co najmniej luty, pół marca możemy w czymś takim paradować. Także, a na wiosnę sam płaszcz do bluzki albo sam żakiet do właśnie jakiejś podkoszulki jako już odzież wierzchnia też się może nam jeszcze sprawdzić. No i taka ciekawa jestem bardzo, jak wam się podoba ta moja stylizacja. Wiecie co, do tego każda torba będzie pasować, czy czarna, czy jasna, czy szara, więc ja tu nawet już torby nie dobierałam, bo stwierdziłam, że akurat ta kolorystyka jest tak łatwa, że nie ma sensu specjalnie do tego jeszcze jakieś torby, bo tak jak mówię, większość toreb tu będzie pasować, która jest w tych kolorach. No i kochani, bardzo dużo miałam pomysłów na takie szare stylówki, ale bardziej inspirują mnie te gobeliny, ta tkana faktura, te właśnie dywanikowe rzeczy. Dlatego pokażę wam teraz kolejną stylówę, a mianowicie też stylówę ze spodniami i takich podobnych w stylu spodni materiałów było też sporo tam u Diora. I zobaczcie, moje mają są takie aksamitne z wiskozy z jedwabiem, mają piękne wzory, właśnie kojarzą mi się z gobelinem, już je widzieliście u mnie w stylówkach, jeśli oglądacie. I te spodnie dobrałam sobie tym razem do takiego swetra, który niedawno widzieliście, co kupiłam za 2 zł, taki bluzo swetra w beżowym kolorze, do paska wysokich kozaków i właśnie gobelinowej torby. Taka moja ukochana gobelinowa torba, jakaś skandynawska ze skórą, jest przepiękna i też w takiej właśnie kolorystyce ciepłej. Zobaczcie, to jest właśnie taki tkany materiał, kto nie widział, to może sobie wrócić do filmików, które były z zeszłego roku z wiosny. Podlinkuję wam tam też, jakaś tam kolekcja to była, właśnie na wielkich projektantów. No i taka wersja, ale też wersja z płaszczem, no bo do tego super będzie pasował mój ten zielony płaszcz właśnie w takim miękkim, wełnianym filu i on też mi się tu kojarzy z wieloma takimi płaszczami, okryciami wierzchniami, które tam były u nich, takimi właśnie miękkimi, trochę szlafrokowymi, wiązanymi, z takim lekko sztywną konstrukcją. Bardzo mi się podoba kolorystyka tego i jeszcze, żeby bardziej do tych gobelinów nawiązać, do tego rękodzieła, to tutaj kaszmirowy szal w podobnej kolorystyce, która nawiązuje i do spodni, i do torby, i do płaszcza, więc uważam, że ten zestaw jest naprawdę taki artystyczny, wysmakowany kolorystycznie i bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa waszych opinii, oczywiście. Kochani, kolejna próba, kolejne podejście do kolekcji Diora moje, w stylu Diora. To spodenki moje takie ukochane, wiecie, że ja te spodenki nadużywam wręcz i w zimie, i w lecie. Ja je noszę we wszystkich porach roku. Kocham te spodenki. Jedwabne spodenki firmy Whistles, mega marka, kochani. I one są z jedwabiu w taką drobną panterkę. Bardzo ładny mają ten rzucik. I do tego mam takie bardzo podobne rajstopy. Inny wzór, ale identyczna kolorystyka jest tych rajstop. No i do tego włożyłam akurat tutaj takie mocne buty, jak tam też się przewijały w kolekcjach. Takie loafersy ciężkie, skórzane, czarne. I do tego mój ostatni ukochany sweter kaszmirowo-alpakowo-wełniany w kształcie pelerynki, bo jak zauważyliście może w przebitkach, dużo właśnie Dior miał tych pięknych, takich pelerynkowych, takich narzutkowych okryć. No i tutaj ten mój sweter mi się bardzo z tym skojarzył. Może to być właśnie jako taka kurtka, a pod spodem możemy mieć jakąś fajną bluzkę, czy body, czy taki mniejszy sweterek jeszcze, a to jako okrycie wierzchnie jak najbardziej będzie fajnie wyglądać. Bardzo mi się też to podoba i też jestem ciekawa waszych opinii, jak wam się to podoba. Mnie się to bardzo podoba i bardzo mi się kojarzy z tą kolorystyką właśnie u Diora. No i też ten krój, tak jak najbardziej.
Kochani, kolejny zestaw. Tutaj nawiązuję do wzorów, które się tam pojawiły i były też podobne do tych spodni. Moja spódnica czarna, skórzana vintage. Przepiękna, zobaczcie ta. Ja ją często pokazuję, bo to jest jedna z moich ulubienic, chociaż na co dzień nie jest zbyt praktyczna, powiem Wam. Ta spódnica to jest coś na specjalną okazję i raczej na co dzień jej nie noszę, bo ma bardzo wąski pas i muszę być naprawdę dbać o linię w niej. Można powiedzieć, że na cały dzień się nie da w niej wytrzymać, bo jest bardzo, bardzo wąziutka w talii. Nie jest wygodny. Do niej właśnie taki wzorkowany golfik wąski, który tak właśnie nawiązuje do wzorów gobelinowych i ma fajną kolorystykę do tej czarnej spódnicy, mi się to podoba. Zostawiłam sobie brązowe kozaki, żeby nawiązać do tego golfa. No i oczywiście można by tutaj założyć płaszcz, ale ja sobie założyłam właśnie jeszcze raz tą narzutkę, bo też tam były takie stylówy, że była narzutko peleryna na taką szeroką, długą spódnicę i też mi się to bardzo, bardzo podoba. Jest inaczej, jest, tak, jest taki, taki powiew świeżości. Peleryna, duża spódnica, coś z dawnych wieków może, coś takiego mi się to kojarzy. No i bardzo, bardzo fajnie według mnie to gra, można tak się też wystylizować. I ostatnia stylizacja na Diora dziś, a nie, przepraszam, przedostatnia. Właściwie to jest ostatnia stylizacja, ale będzie w trzech wersjach. Taka suknia przepiękna Peruvian Connection, w takie wzory właśnie gobelinowe, zobaczcie na przebitkach, na zbliżeniach. Czarno-brązowa, kojarzy mi się z tymi właśnie wzorami tam na tych gobelinach, może nawet bardziej niż z ciuchami pokazanymi w kolekcji. Do tego sobie włożyłam też ciężkie buty i kurtkę, którą też Wam pokazywałam za 2 złote, taką super, czy za 5 złotych, już nie pamiętam, taką kurtkę w stylu średniowiecznym i też jest taka gobelinowa, też ma takie, jak to, nie wiem jak to powiedzieć, takie tłoczone wzory. Zapomniałam w tym momencie słowa, jak przypomnę sobie, to Wam dam na ekranie. W każdym razie kurtka z przepięknymi detalami, taka jest projektantka właśnie, ona jest wyszywana koralikami i ma taki bardzo oryginalny krój, no i uważam, że fajnie wygląda do tej sukni i to nawiązuje stylem i kolorystyką do tej sukni. Natomiast, zobaczcie, tu jeszcze wymyśliłam drugą stylówkę, bo też widziałam bardzo podobny taki patchworkowy płaszcz w przepięknych kolorach tam. No i ten mój płaszcz Desiguala też włożyłam sobie w drugiej wersji na tą właśnie suknię jakby tkaną, tak, dziergano tkaną. I też wygląda to bardzo elegancko, tak powiedziałabym, że to jest taki właśnie trochę jak z wybiegu. Ta stylowa. Nie jest super wygodna, bo ten płaszcz jest bardzo sztywny i wąski. Spódnica jest długa, więc też nie super wygodna. No, a jeżeli ją włożyć do czegoś wygodnego, do wygodnych butów, swetra, to fajnie. Natomiast już z tym płaszczem to jest takie sztywne. To naprawdę jest już taka mega elegancka okazja. No i to są moje stylówki, kochani, w stylu Diora dzisiaj. Tak jak mówię, ta kolekcja naprawdę mi się bardzo podoba, jak chodzi o tą kolorystykę, tą spójność taką i przepiękne tkaniny. No, powiem Wam, że stanęli na wysokości zadania, jak chodzi o właśnie dobór tkanin. Uważam, że jak chodzi o dobór tkanin, to naprawdę najwyższa jakość i, no i to krawiectwo też jest przecudowne. Szczególnie kroje tych sukni mnie zachwycają, te detale tych sukni, ten materiał, jak to się wszystko układa, no boskie, po prostu boskie. Kochani, tymczasem przejdziemy sobie teraz do stylówek na Armaniego. No i Armani pokazał kolekcję tradycyjnie mega elegancką i tutaj czerń, fiolet i niebieski zdecydowanie zdominowały tą całą kolekcję. Ja akurat tutaj nie mam nic w niebieskim, ale fiolet i czerń wybrałam jakby spośród tej kolekcji, bo ostatnio mam dużo takich ciuchów w tych kolorach. Chcę Wam pokazać tam, jak to wygląda, takie pojedyncze przebitki, dużo aksamitów. Te welury to już się przewijają u nich jakby na stałe, można powiedzieć. Przepiękne, takie miękkie welury i to są na 100% te szlachetne welury, jedwabne albo właśnie wiskoza z jedwabiem, tak jak u mnie. Wiecie, że ja mam fioła na punkcie tej wiskozy z jedwabiem, tego weluru, bo to jest naprawdę przecudowne do noszenia. To jest tak miłe i w ogóle to się super nosi. Super, polecam Wam, jeśli znajdziecie takie materiały, to kupujcie koniecznie, bo to jest przecudowne. No i właśnie takie szerokie spodnie o takim trochę szarawarowym kroju, mięciutkie takie bardzo wygodne. I moi drodzy, takie ozdobne, cekinowe rzeczy do tego. I też było dużo rzeczy w takim stylu jakby
nie koronkowym, tylko ciężko określić, kochani, jak... zobaczcie tutaj na zdjęciu, po prostu pokażę Wam stylówki, jakie tam się przewijały, takie jakby... frezy, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, zabrakło mi słownictwa w tym momencie. W każdym razie takie ozdobne elementy odstające 3D, takie bardzo, bardzo finezyjnie wykonane. Dużo też tego było właśnie. No i jedwabie, przeróżne faktury tych materiałów, to wszystko tak przepięknie dobrane, elegancko i widać, że te stroje są komfortowe, że to nie jest coś, w czym się będziemy męczyć, tylko naprawdę są to rzeczy, które możemy włożyć i czuć się w tym super ekskluzywnie i przepięknie. No i właśnie moje kostiumy dzisiejsze to będzie coś w nawiązaniu. Od czego by tu zacząć? Od tej sukni, którą mam na sobie, bo to jest suknia z ostatnich zakupów, z ostatniego hola. No i wiecie, że widzieliście już stylówę z tą suknią, więc już się nie powtarzam, ale dzisiaj sobie ją dobrałam też do welurowego płaszcza, bo właśnie nawiązując do tych welurów tam, no i mam w takim kolorze niebieskim, jak widzicie, przepiękny z jedwabiu właśnie płaszcz dwurzędowy, w cudownym kolorze, takim granatu, takiego głębokiego. No i włożyłam go sobie na tą suknię, no bo przecież nie zawsze jest tak gorąco, żeby chodzić na ramionczkach, w sukni na ramionczkach. No i jak najbardziej jako takie wierzchnie, luksusowe okrycie taki płaszcz może być. Do tego mała torebeczka, oczywiście atłasowa tutaj, żeby jeszcze inną fakturę materiału dobrać. No i ta suknia. No i mam do tego takie buty. Zobaczcie tutaj moje te Louboutin. Przepiękne są te buty, one są tak eleganckie, one właśnie idealnie pasują do takiego stylu na tej kaczuszce, one są na mnie za małe. Wkładam je, ale to ja mam 37, ja mam wąskie stopy, więc to nie jest jakiś problem, ale jest mi niewygodnie i przypominam Wam, że te buty są na moim Vinted i naprawdę są w idealnym, są perfekcyjne, po prostu w idealnym stanie vintage buciki Louboutin oryginalne. Także pasują tutaj do stylówek projektanckich. Mogłam włożyć sandały do tego, ale te buty są takie trochę przezroczyste i troszkę stopę widać przez to. I przez to, moim zdaniem, do tej sukni letniej na ramionczkach one fajnie pasują i podoba mi się to. No tutaj sobie założyłam szal, bo jest trochę chłodno, wiecie, tak żeby się trochę zasłonić też, bo suknia jest dość rozebrana. No ale tak to można szal, ale nie trzeba koniecznie, prawda? No i to jest moja jedna stylówa na Armaniego. No i teraz kolejne stylówy będą już ze spodniami, bo tym razem zdecydowałam się na te spodnie postawić. I to są wszystkich tych stylówach moje te spodnie przepiękne właśnie od Minuet. I już teraz widziałam w podglądzie, że sobie zepsułam stylówkę, bo nie oderwałam sobie tej metki. O, to są nowe spodnie. No i to są spodnie też z tego aksamitu właśnie wiskoza z jedwabiem, w takim fiolecie przepięknym, śliwkowym. Mam nadzieję, że wyjdzie ten kolor na stylówkach. Włożyłam je sobie w dwóch stylówkach do kozaków, żeby właśnie zrobić z nich takie pumpy, jak tam trochę to zrobili u Armaniego. No i tak, kilka możliwości. Jednej z takiej sukienki zrobiłam tunikę i ta sukienka ma właśnie takim stylu róże z przodu, takie 3D z przodu. I do tego taka torebka, kochani, taka torebka też z takim wzorem kwiatowym 3D, którą bardzo podobną miał Armani. I ten wzór też wystąpił tam u nich właśnie na torebce, taki kwiat drapowany. No i tutaj mi ta torebka pasuje do tych wszystkich stylówek w zasadzie. No i ta pierwsza właśnie jako tunika, jakby jako bluzka ta sukienka założona, no takie podobne style były, oczywiście nie takie same. Ja nie pretenduję, żeby być Armanim, ale podobny styl. Włożyłam sobie później też takie skórzane bolerko, bo wiadomo, że to by było trochę za zimne, żeby tak po prostu gdzieś wyjść bez żadnej ochrony. Ja jestem bardzo przezorna pod tym względem, bo zmarznąć lubię. Znaczy nie lubię marznąć, ale zdarza mi się zmarznąć, bo się źle ubiorę. No i dlatego pilnuję tych okryć wierzchnich. No i kochani, druga wersja tych spodni właśnie do pumpów, do takiej pięknej bluzki, zobaczcie, z jedwabiu czystego. No i tutaj znowu dobrałam aksamit do jedwabiu i właśnie to robi Armani, takie połączenia tkanin. Przepiękna bluzka projektancka w takim cudownym kolorze. No oczywiście też ta torebka do tego jak najbardziej pasuje. I moi drodzy, później już poszłam troszkę w inną stronę, wyjęłam już te buty z wewnątrz i włożyłam sobie moje Manolo Blahniki.
takie bardzo subtelne, ciemnoszare. I do tych spodni na wierzch bluzka jedwabna z baskinką i właśnie zobaczcie, ta bluzka ma takie piękne ozdoby tutaj na tym karczku, ręcznie jest zrobiona i ma też połączenie właśnie fioletu z czernią, ma takie piękne guziki, jakby korale z takiego jakiegoś minerału, ręcznie szyta, bardzo piękne ma właśnie detale i też tutaj te detale błyszczące nawiązują do kolekcji Armaniego, która była bardzo taka w dużym stopniu taka właśnie błyszcząca, wyszywana przepięknie, misternie koralami. Także to jest moja taka wersja stylówy na Armaniego właśnie z aksamitem i z jedwabiem. No i w zasadzie to jest tyle, bo tak jak mówię, to są takie moje inspiracje, luźne inspiracje tym stylem, tym doborem materiałów, kolorystyką. Także mam nadzieję, że się Wam podobało i że też się zainspirujecie, bo połączenia materiałów, połączenia kolorów, każdy ma inne upodobania, ale można się właśnie fajnie zainspirować, jak to podobierać, jak się pobawić tą modą. No i o to właśnie w tym chodzi, kochani, żeby to była radość, żeby to była frajda, byśmy byli kreatywni w tym wszystkim i że zadowoleni z siebie. No i przede wszystkim właśnie bądźmy zadowoleni z siebie, życzę Wam tego, żebyście się bawili modą i żeby Wam to wychodziło, żebyście byli zadowoleni z efektów. Także chodźcie do lumpeksów, koniecznie. Kochani, teraz przejdę do losowania. No i kochani, teraz losowanie. Będę wyciągać osobę, która wygra siateczki, ekosiateczki. Wszystkie osoby, które mnie subskrybują i napisały, że chcą, napisały, jakie kolory są na tych kartkach. Także wyciągamy teraz osobę. O, jest, patrzcie. Ciekawa jestem bardzo, kto tym razem wygra. O, zobaczcie. To jest chyba ksywa, więc mogę powiedzieć Jane Doe się pisze. Gratulacje, super. No jeszcze ta osoba chyba nie wygrała, tak mi się wydaje u mnie, więc bardzo fajnie, bo fajnie jak za każdym razem kto inny. A kochani, już zapowiadam teraz nowe rozdanie będzie. No i właśnie, teraz to, a teraz Jane. I proszę o kontakt przez modę ekokreatywną, mail jest podany w opisie filmiku. Kochani, i oczywiście też zapraszam Was na kolejne programy. Już w następnym programie zobaczycie prezentację znowu super produktów i fajną pogadankę. Mam nadzieję, że to będzie taki program nawiązujący do naturalnych materiałów, do najnowszej mody, no i będzie też dla Was coś do wygrania. Także serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia.